Dzień dobry Państwu, poranek u Hieronima, Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Witamy Państwa serdecznie. Mamy nadzieję, że te środowe kawy weszły już Państwu w krew, aby pić je razem z nami. My jeszcze przed poranną kawą, zaraz to nadrobimy, mówię my, bo to jak zwykle ekipa poranka u Hieronima. Ja kłaniam się Państwu w imieniu Marka Semeniuka, Marka Janika, Ewy Hadrian i swoim, Dorota Mościbrocka. Witamy serdecznie, ale grono jest dziś dość spore, powiększone także o naszych gości. Witam serdecznie. Powinnam zacząć, bo to tak grzecznie, od kobiety, ale myślę, że tę kobietę już Państwo doskonale rozpoznali. Jest z nami pani Katarzyna Bujakiewicz. Czy już możemy mówić lublinianka? Już tak troszkę lublinianka? Tak, już lublinianka, tylko jeszcze potrzebuję meldunku, ale to jeszcze sekundkę. Ale mimo nawet chwilowego braku meldunku, już nasza Katarzyna Bujakiewicz. Zdecydowanie. Z nami jest także Tomasz Słupski. Znany, myślę, że mam nadzieję, że coraz większej części z Państwa, między innymi jako tata Niny. Tata Niny Słupskiej. Mieliśmy ogromną nadzieję, że Nina dzisiaj też nas odwiedzi, ale proszę Państwa, są rzeczy ważne i ważniejsze. Nina w tej chwili odsypia rehabilitację, która jest sprawą bardzo poważną. O to zaraz zapytamy. A dlaczego dziś spotykamy się w takim gronie? Myślę, że wielu z Państwa nie trzeba już tłumaczyć, że Lublin od kilku tygodni bardzo intensywnie działa na rzecz pomocy dla Niny Słupskiej właśnie. Lublin w ogóle jest takim miejscem, w którym kiedy jest coś do zrobienia, kiedy trzeba komuś pomóc, to wystarczy tylko hasło i wtedy wszystkie ręce na pokład, wtedy wszyscy pomagamy. I w tej chwili zdarzyło się tak, że ta maleńka lublinianka ma w sobie rzeczywiście też niesamowitą siłę, bo skupiła wokół siebie całą armię. To już jest przecież najprawdziwsza armia Niny, która działa specjalnie dla niej po to, żeby za lat kilkanaście być może to Nina stała się tą osobą, która będzie zmieniać świat na lepsze. A póki co możemy zrobić, żeby Nina mogła zmieniać świat na lepsze, żeby mogła spełniać swoje marzenia, żeby mogła ten świat podbijać? Panie Tomku, jak to się stało, że dzisiaj skupiamy swoje działania wokół Niny? Dlaczego Nina potrzebuje tej armii? Tak, Nina potrzebuje armii ze względu, że jest chora na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jest to choroba genetyczna i potrzebuje leku, który jest bardzo drogi i kosztuje 9,5 miliona złotych. Więc nas i całą naszą rodzinę znajomych nie stać na taki wydatek. Próbowaliśmy, myśleliśmy wszystkimi sposobami, co byśmy musieli zrobić, ile osób zaangażować. Nie jesteśmy tego w stanie zorganizować sami, więc potrzebujemy armii, armii Niny do tego, żeby ludzie dowiedzieli się o historii Niny. Potrzebujemy miliona osób, które wpłaci 9 zł. Milion osób i każda z tych osób powinna wpłacić 9 zł. Ja jestem bardzo kiepska w rachunkach, ale muszę powiedzieć, że 9 milionów to jest taka kwota, która mnie przeraża, kiedy ją słyszę. Ale kiedy słyszę, że tak naprawdę jest to realne, żebyśmy wpłacili zaledwie po 9 zł. Ile Lublin ma mieszkańców? 400 tysięcy? Coś w okolicach, tak. Czyli więc, brakuje jeszcze. Tak, dokładnie. No. Więc mamy tutaj armię Niny, która już Lublin poruszyła. Artystów, polityków, aktorów, telewizję, media, gazety. Oraz mamy oficjalny hymn już. Od wczoraj. Pani Beata Kozidrak naznaczyła naszą armię, dołączyła i naznaczyła swoim utworem Biała Armia. W związku z tym, jak jeździ coś niebieskiego po mieście z głośną białą armią, to jest właśnie armia Niny. Potwierdzamy. Nawet dzisiaj auto, z którego brzmiała
brzmiał oficjalny hymn Niny, wjechało na parking Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. W tym aucie jedna z ambasadorek akcji. Czy pamięta Pani ten moment, ten pierwszy moment, kiedy usłyszała Pani o Nince? Ja w zeszłym roku, tak mniej więcej w okolicach listopada, grudnia, też byłam zaangażowana w Poznaniu w zbiórkę dla Aleksa. To była pierwsza zbiórka z nieprawdopodobną sumą 9 milionów i zebraliśmy się wtedy grupą poznańską i naprawdę w 2 miesiące zebraliśmy tą kwotę. Oczywiście to były lepsze czasy, wszyscy mogliśmy chodzić, w związku z tym odbywały się eventy, koncerty, kolacje, było nas pełno i oczywiście to była też cała grupa nie tylko poznaniaków, ale zaangażowaliśmy całą Polskę i to się udało. I teraz jakby tych próśb ja dostaję bardzo dużo, no, na któreś się bardziej reaguje, na któreś mniej. Natomiast właśnie nie wiem kto, czy Jola, czy ty do mnie napisałeś na Instagramie, że tu dziewczynka z Lublina potrzebuje. Ja mówię, Jezu, jestem w Lublinie, to ja kocham się angażować po prostu w osoby, które mogę poznać, z którymi mogę sobie zrobić zdjęcie, bo wtedy ta wiarygodność tej zbiórki się zwiększa, że ja mogę powiedzieć światu, że ta dziewczynka faktycznie istnieje, są rodzice, którzy potrzebują pomocy, to są fajni ludzie, to jest słodkie dziecko i ono realnie istnieje, więc ja wtedy całym sercem jestem w stanie w to się zaangażować i poruszyć wszystkich, których się da. I tak napisaliście do mnie jakoś przed świętami, ja mówię, dobra, no to jutro po prostu tablica Lublin, od razu trzeba iść za ciosem, czasu jest mało, to jestem na miejscu, to działamy po prostu, co się uda, to zrobimy. No i się okazało, że niesamowite, bo mam porównanie z Poznaniem i mówię, taki można by było challenge zrobić z innymi miastami, ale ja właśnie mówię, że ja non stop odbieram telefony i przed chwilą Wojtek Cugowski dzwonił, Agata Pietras natychmiast zadzwoniła po mamę, czyli Beatę Kozidrak. Mnóstwo firm lubelskich. Ja naprawdę, jak poznać Lublin w 10 dni, ja mogę o tym opowiedzieć. Ja codziennie poznaję tłumy ludzi bardzo fajnych. Kolejne ekipy się do nas dołączają, więc ja już poznaję szybko Lublin, gdzie podjechać, bo tu szkoła jazdy, tutaj ktoś coś daje na licytację. Naprawdę Lublin jest tak niesamowicie w tak krótkim czasie poruszony. Zresztą w zeszłym tygodniu mieliśmy wielką akcję i dołączył kabaret Smile i Anim Rumru, właśnie Wojtek Cugowski, część zespołu Adam z zespołu Baim. No mnóstwo, naprawdę ciężko. Sportowcy MKS, AZS, UMCS Lublin, Motor Lublin. I to się rozrasta, te osoby dalej przekazują swoim znajomym i właśnie mówię, przez te znane twarze docieramy do ludzi, którzy być może też chcą nam pomóc. I to są małe firmy, to są duże firmy, więc naprawdę jest duże poruszenie. My się ciągle odbieramy telefony albo jeździmy na różne spotkania, więc wierzę, że nawet w tych trudnych czasach jeden na jeden można się spotkać i działamy. Mam nadzieję, że za chwilę uzbieramy te pieniądze. Mamy nadzieję, że za chwilę uzbieramy, bo tak naprawdę, Panie Tomku, nasz czas, mówię nasz czas, dlatego że biblioteka nasza, Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego ma te ogromną przyjemność i zaszczyt oficjalnie dołączyć do Armii Niny od poniedziałku. Przychodząc do nas, mogą Państwo przynieść nakrętki, te tradycyjne, najzwyklejsze plastikowe nakrętki. Zbieramy je w tej chwili dla Niny w bardzo widocznym miejscu przy wypożyczalni, bo przypominamy, biblioteka działa cały czas w reżimie sanitarnym, ale do wypożyczalni po książki mogą Państwo przyjść zawsze, a jeśli tak troszeczkę w zamian zostawią nam Państwo nakrętki, będziemy bardzo wdzięczni. Co już się dzieje, dlatego że w poniedziałek z rana ten pojemnik stanął w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i tak naprawdę już we wtorek rano
myśleliśmy o tym, że musimy odsypać, bo już taka delikatna górka się uzbierała. Bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że tak będzie przez cały czas. Natomiast my ten nasz wspólny czas, kiedy działamy dla Niny, przeliczamy w tej chwili na kilogramy. Nie do końca, właśnie, nie do końca na dni, nie do końca na tygodnie, tylko na kilogramy. Wytłumaczmy dlaczego. Czas jest względny, a u Niny jest to czas przeliczony na kilogramy, ze względu, że lek można podać tylko maksymalnie do 13,5 kg dziecka. Więc Nina w tym momencie waży ponad 10 kg. I mamy czas 3 kilo. Czy to będzie marzec, kwiecień, maj? No tego nie wiemy, ze względu, że Nina nie porusza się sama, jedynie jeżeli ją posadzimy, to siedzi, nie raczkuje i nie przemieszcza się, no to takie dziecko też szybciej tyje. Więc nie wiemy, ile mamy czasu, mamy 3 kilo, więc czym szybciej, tym lepiej. Jeżeli szybciej podamy lek, to wtedy też organizm Niny będzie wspomożony, będzie wsparte lekiem i nie będzie degradacji też neuronów i mięśni. Te 3 kg, one właściwie nie leżą w interesie żadnej kobiety, żeby nam te 3 kg przybywały, a w interesie Niny już na pewno nie. Ale głodzić jej nie będziemy. Ale absolutnie głodzona nie jest. Zdecydowanie. Akurat tutaj, jak pani wspomniała, dlaczego nie ma Niny, bo byliśmy na rehabilitacji, skończyliśmy fizjoterapię. Nina poszła na obiad, zjadła zupę i teraz właśnie śpi i odsypia fizjoterapię. A akcja cały czas trwa. Nina sobie śpi, natomiast wszyscy działają. Powiedzieliśmy... Lublin nie śpi. Lublin nie śpi. Lublin nie śpi. Lublin czuwa i działa mimo pandemii, bo rzeczywiście jest nam trochę trudniej. Ja pamiętam tę zbiórkę dla Aleksa, kiedy działo się naprawdę bardzo dużo. I tak naprawdę w tej chwili też się dzieje, tylko to jest troszeczkę inna forma działań. Powiedzieliśmy o nazwiskach, powiedzieliśmy o artystach, a co konkretnie? Bo możemy wylicytować fantastyczne rzeczy. Jest strona na Facebooku właśnie licytacji dla Nineczki Kropeczki, więc polecam, żeby tam wskoczyć. Na moich social mediach codziennie jest cały update, co jest do licytacji. Więc tam jest naprawdę dla każdego coś fajnego, bo dostaje tych wiadomości mnóstwo. Emilka Komarnicka wczoraj wrzuciła kurtkę z Na Dobre i Na Złe z logą serialu. Ania Mania Siekludzka też dołączyła, też coś wrzuci. No Beata Kozidrak płytę, książkę. Więc, ale to są też małe firmy, które na przykład to są takie drobiazgi, nie wiem, ktoś coś zrobił na drutach. Są też takie ciekawostki pod tytułem kupiłam sobie psa, oddam męża na licytację. Też bardzo ładnie poszedł mąż wylicytowany, więc naprawdę są smaczki, nie wiem, no, jest ceramika, są obrazy. Myślę, że teraz najważniejsza teraz, właśnie będzie coś. Że skończyłem właśnie rozmowę z panią Eweliną, która będzie udawać się do pani Olgi Tokarczuk o autograf i kilka książek, więc Olga Tokarczuk również nas pomoże i Nobliska dołącza do armii Niny i będziemy mieć na licytacjach książki z autografem pani Olgi. Proszę Państwa, armia z Noblistką, no to tego jeszcze nie było. Nie. To jest bardzo szczególna armia i bardzo szczególne książki z autografami Olgi Tokarczuk. Myślę, że wielu z naszych czytelników stoczy zażarty bój o te książki. Bardzo. Już mieliśmy jedną i było naprawdę do ostatniej sekundy każdy walczył o tą książkę z autografem. I będą następne. Proszę Państwa, proszę śledzić media społecznościowe, proszę śledzić licytacje dla Niny, proszę śledzić poranek u Hieronima, bo zobowiązujemy się do tego, że na bieżąco będziemy informować o tym, co się dzieje, w jaki sposób można Ninie pomóc. Mamy nadzieję zaprosić jeszcze kogoś z artystów, którzy biorą udział w aukcjach, co na przykład będzie można wylicytować? To tak jak już Kasia wspomniała, książki, płyty z autografami. Będzie... Mamy też sportowe smaczki. Dokładnie, żużlowe, więc tutaj żużel stoi Lublinem. Tak samo piłką nożną i piłką ręczną, więc wszystkie te drużyny się dołączyły oraz AZS-u MCS również.
więc mamy treningi z zawodowcami. Tak. Mamy również... Mamy kewlary żużlowe. Tak, dokładnie, można było wylistować kewlar tak. żużlowy, trening lekkoatletyczny. Z Karoliną Kołeczek, tak. Jest. Ja teraz, jutro się spotykam z chłopakami z Motoru Lublin, będzie też do wylicytowania trening z nimi, jest trening z Marcinem, z Jabarem, Anim Rumru, jest trening ze mną też już wylicytowany, więc no, dużo, dużo, naprawdę dużo takich ciekawych rzeczy. No myślę, że ten świat żużlowy tutaj będzie lubelski zaspokojony, bo też jest mnóstwo tych atrakcji z MKS-u, mamy też, mamy piłki, mamy... Kuba Błaszczykowski też tak, coś dokładnie, dorzucił. Dokładnie, mamy Kuba Błaszczykowskiego i koszulkę z podpisem, ale też mamy koncerty, nawet koncerty na żywo. No właśnie. Dokładnie, mamy koncert na żywo w każdym miejscu na świecie. Właśnie. Więc tutaj nie wszystko zdradzę jeszcze, jak tak. będzie już na licytacji Nineczka Kropeczka SMA. Będzie można obserwować, więc koncert, takie dwa koncerty będą do wylicytowania. Nie bójcie się, to nie ja będę śpiewać. Nie, to były naprawdę wielcy artyści, którzy naprawdę bardzo, bardzo... Kasia ostatnio też śpiewała, więc... Ja tak, ja cały czas śpiewam. Wielkim artystą również. Ja po prostu, ja śpiewam non-stop, ale w sukience śpiewałam. Tak. Bardziej chodziło o sukienkę, a nie o śpiewanie, nie, która została też wylicytowana za bardzo ładną sumkę, więc... Oczywiście. Więc, teraz Kasia gdzieś się nie pojawi, sprzedaje ubranie, jakby tak, tak powiedział. Ja się boję w czymkolwiek wyjść, bo jest od razu, a co to jest, i czapki, i czy można to kurtki, kupić? I wszystko, tak. Więc oddaję wszystko na licytację. Ale poza wszystkim to jeżeli ktoś nie chce nic licytować, to po prostu wejść na Się Pomaga Nina Słupska i też można grosik wpłacić. Naprawdę każda złotówka się liczy. Bo jest różnych form, tak naprawdę dużo różnych form wsparcia. Tutaj Kasia wspomniała o takiej najłatwiejszej i najszybszej formie, czyli na wejść na siepomaga.pl/nina i można wpłacić darowiznę. Przez przelew internetowy, od razu przez platformę, można również zbierać kilometry. Dokładnie, zbierać kilometry. Można dołączyć do grupy biegowej Zbieramy Kilometry dla Niny i każdy, kto zaczyna albo idzie, albo biegnie, albo jedzie rowerem. Albo na biegówkach bym powiedziała. Teraz również, tak, na narty. Pogoda sprzyja. Dokładnie, tak. Wpłaca w skarbonkę sportową lub na Się Pomaga Nina oraz załącza swój dystans na tej platformie, więc próbujemy też i robi wyzwanie, przekazuje przyjaciołom. Takie swoim przyjaciołom, że teraz następny proszę. Tak, my z Kasią biegamy, chodzimy i cały teraz czas... na poślizgu generalnie. Teraz tak. Można też po prostu wysłać SMS-a. Tak. Także jeśli Państwo będą mieli pół minuty w oczekiwaniu na naszego kolejnego gościa, bo właściwie dzisiaj cały program kręci się wokół tego, że Lublin nie tylko inspiruje, ale także pomaga. To w tej króciutkiej przerwie można wziąć telefon w dłoń i po prostu wysłać SMS-a dla Niny. Naszym kolejnym gościem będzie pani wiceprezydent Beata Stepaniuk-Kuśnierzak, którą będę chciała między innymi zapytać o to, jak to się dzieje, co tkwi takiego w tym Lublinie, że tutaj wystarczy hasło, tu wystarczy mała iskra, żeby z tego zrobiły się wielkie fajerwerki, żebyśmy działali wszyscy razem. No marzą mi się takie po prostu, jak już zbierzemy te pieniądze i Ninka pójdzie na podanie tego leku czerwony dywan i fajerwerki przed szpitalem, więc po prostu pracujmy na to, będzie wtedy głośno. Na to na pewno pracujemy i na to czekamy, bo tak naprawdę wszyscy mamy przed oczami taki finał. Mało tego, myślę, że będziemy mogli w jakiś taki bardzo szczególny i nie tylko wirtualny sposób kibicować Ninie w tej podróży po tę najważniejszą terapię, dlatego że jeśli Państwo pamiętają zbiórkę dla Aleksa Jutrzenki, to pewnie pamiętają Państwo potem te relacje z Filadelfii, bo ten mały Aleks udał się naprawdę w przeogromną podróż, żeby ten swój lek otrzymać. A okazuje się, że ta podróż Niny
Oczywiście będzie nie mniej ważna, ale nie musi być taka wielka, nie panie musi Tomku. Taka długa. Dlaczego? I nie musi być tak długa. Nie musi być taka długa, ponieważ jako jedyny szpital w Polsce, szpital dziecięcy w Lublinie, podaje tą terapię i pani doktor tutaj na miejscu podaje, więc możemy, nie musimy nigdzie wyjeżdżać w daleką podróż, tylko z mieszkania do szpitala, podanie leku oraz miesięczna obserwacja Niny, więc jesteśmy na miejscu tak naprawdę, więc żadnych kosztów nie ponosimy dodatkowych, tylko zebranie na lek i aż tyle. I to jest niesamowite, bo pierwsza zbiórka, w której brałam udział, to właśnie były te stany i tak dalej, ja mówię, Boże, mama Aleksa jest lekarzem, zna perfekt angielski, jakby z tym środowiskiem już była na mailach, a mówię tu, nie każdy rodzic sobie z tym radzi i to jest wspaniałe, że teraz parę miesięcy, rok później w zasadzie ląduje w Lublinie, w którym jest podawany ten lek, który gdzieś tam walczyliśmy w tej pierwszej zbiórce, więc tym bardziej się wzruszyłam, że jestem w Lublinie i mogę ten czerwony dywan rozkładać Nineczce. Tak, mam nadzieję. Bo oczywiście prosimy cel was jest, o to. Proszę Państwa, naprawdę blisko. Jesteśmy bardzo dumni z Lublina, z tych działań, które tutaj mają miejsce, ale jesteśmy też dumni z tej sytuacji, że to tak naprawdę już nie jest kwestia dalekiej. Ale i duma często... dumą, tamten licznik musi oczywiście ruszyć, więc bardzo Was prosimy, oczywiście, uruchomić. Tą dumą chcemy ten licznik tylko i wyłącznie podkręcać i mamy nadzieję, że on będzie się kręcił tak szybko i konto Niny będzie się zapełniało tak szybko, jak wczoraj zapełnili Państwo ten pojemnik na zakrętki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Ten pojemnik i to ten szpital wspomniany, to jest w ogóle niesamowita historia, dlatego że zastanawialiśmy się, jak przystroić ten pojemnik tak, żeby zwracał uwagę. I ja zwróciłam się do bombardowania włóczką. Do bombardowania włóczką, które jest Państwu znane, nie wiem, czy już bombardowanie włóczką miało okazję wpaść naszej nowej Lubliniance w oko, bo w tej chwili stojaki na rowery pokryte są śniegiem, ale kiedy ten śnieg stopnieje, to stojaki na rowery pokryte są w Lublinie przepięknymi włóczkowymi ubrankami. I to jest zadanie, które pięknie wypełniają dziewczyny z bombardowania włóczką. Dziewczyny oczywiście włączając się w naszą akcję przygotowały piękną dekorację na ten kosz na nakrętki. Mogą Państwo te dekoracje zobaczyć. I dziewczyny z bombardowania włóczką, które w Centrum Kultury pod wodzą Ewy Molik działa, przekazały nam coś jeszcze. I to jest, proszę Państwa, wyjątkowo. Tego koguta Państwo nie wylicytują. Bombardowanie włóczką poprosiło o przekazanie tego koguta w prezencie dla Niny na szczęście, także ja mam zaszczyt na ręce taty specjalnie od bombardowania włóczką przekazać, a bombardowanie ze wspomnianym szpitalem ma także wiele wspólnego, ponieważ panie przez lat wiele, tu niestety pandemia nam troszeczkę przeszkodziła w te wakacje, natomiast od kilku już lat co roku 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, dzieciaki z oddziału hematologii, właśnie przychodźki, otrzymywały w prezencie przepięknie wystrojony taras z ogromnymi wręcz obrazami włóczkowymi i rzeczywiście ten czas troszeczkę, mamy nadzieję, że na oddziale płynął milej. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność. Mam nadzieję, że nie ostatnią. My obiecujemy Państwu na bieżąco zdawać relacje, informować co u Niny, jak szybko kręci się ten licznik. Mamy nadzieję zaprosić kiedyś Ninę do studia, być może na moment przed rehabilitacją. Tak, bo dzisiaj jednak odsypianie było ważniejsze. Za chwilę naszym gościem będzie pani Beata Stepaniuk-Kuśnierzak, pani wiceprezydent, o fenomenie Lublina, o tym, dlaczego w Lublinie jest nam tak ciepło na sercach, nawet kiedy śnieg pokrywa ulice, dlaczego Lublin inspiruje
I czy Lublin inspiruje wyłącznie do działań artystycznych? No doskonale Państwo wiedzą, że nie. Lublin inspiruje do pomagania, Lublin inspiruje do bycia razem. Zapraszamy Państwa do Armininy, do stania się częścią Armininy. Zapraszamy Państwa na licytację, zapraszamy Państwa do tego, aby wspomóc tę małą lublinianką, aby mogła się udać już niebawem w jakąś fantastyczną, wielką podróż. Dziękujemy. Dziękujemy. Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Poszerzamy dziecięce horyzonty. Nina Słupska jest bohaterką naszego dzisiejszego spotkania, naszego dzisiejszego poranka. Bohaterką naszego programu Ninka jest po raz pierwszy, ale obiecujemy Państwu, że nie po raz ostatni. Na chwilę pozwoliliśmy sobie zabrać do studia wspomniany kosz na korki. Proszę Państwa, on u nas stoi od początku bieżącego tygodnia i proszę zauważyć, że już prawie z górką. Troszkę musieliśmy usypać, żeby bezpiecznie przenieść go do studia, także do tego kosza. On jest regularnie opróżniany, bardzo Państwa zachęcam. Kiedy tylko skręcą Państwo do wypożyczalni, nie sposób tego kosza nie zauważyć. Także bardzo zachęcam do pomocy Ninie w taki lub inny sposób. Widzą Państwo na naszym ekranie, na jakie sposoby można Ninie pomagać. Ninie pomaga Lublin i nie tylko Lublin. W tej chwili Ninie pomaga już cała Polska, a ze mną jest gość, kolejna osoba zaangażowana w pomoc Ninie Słupskiej. Witam serdecznie pani prezydent Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastępca prezydenta do spraw kultury, sportu i partycypacji. Pani prezydent, wracamy właściwie do tego pytania, ale ja muszę zapytać, jak to wygląda z pani perspektywy? Co takiego szczególnego jest w Lublinie, że Lublinowi wystarczy jedno hasło i wszyscy jesteśmy gotowi pomagać. Kasia Bujakiewicz zawsze powtarza, że jest pod wrażeniem, że w Lublinie wystarczy małe hasełko, a wszyscy jesteśmy gotowi. Jak to się dzieje? Dlaczego ten Lublin w taki sposób nas inspiruje? Dokładnie tak. Kasia zawsze powtarza, że to jest mała iskierka, która po prostu czyni cuda i my może z perspektywy miasta, w którym żyjemy, już się do tego przyzwyczailiśmy, że mieszkańcy mają dobre serce, ale rzeczywiście cała recepta to właśnie wyjątkowi, życzliwi ludzie, którzy mieszkają w Lublinie i wszystkie osoby, które w jakiś czas w Lublinie nie mieszkały, czy właściwie nie miały do czynienia nigdy z naszym miastem, podkreślają to, że ta społeczność mieszkańców jest wyjątkowa, życzliwa, ciepła, dobra, bardzo chętnie angażująca się w szereg akcji charytatywnych, więc to kolejny dowód na to, że tu w Lublinie musi się udać. Nie umieliśmy dokładnie podać, ilu obecnie jest mieszkańców. To nie jest tak prosto, prawda? Bo dane statystyczne wciąż się zmieniają. Troszkę nam tych mieszkańców brakuje, żeby tę gigantyczną kwotę, 9 milionów złotych, rozbić na małe wpłaty. Bo fantastycznie to policzył tata Niny. Potrzeba tak naprawdę miliona osób, które wpłacą po 9 złotych. Sam Lublin, proszę Państwa, nie da rady, ale przecież my doskonale wiemy, że ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzymy w to, że ta historia Ninki będzie miała w bardzo szybkim czasie jak najlepszy finał.
Czy pani prezydent pamięta ten pierwszy moment, nawet nie pierwsze spotkanie z Niną, ale ten pierwszy moment, kiedy stało się jasne, że jest taka mała lublinianka i potrzebuje naszej pomocy? Tak naprawdę to chyba było właśnie przez pryzmat Kasi Bujakiewicz, która, dla której to był też moment, myślę, taki dość mocno symboliczny, bowiem ona się z Państwem też dzieliła tą historią, zresztą to jest dość publiczna informacja, że ona już, to jest kolejne dziecko, kolejna osoba z tą chorobą, w której pomoc się Kasia zaangażowała i rzeczywiście sprowadziła się do Lublina, nagle Nina, nagle osoba z podobną chorobą, nagle to samo wyzwanie, 9 milionów złotych i fakt, że ten lek można poddać właśnie w naszym mieście, więc właśnie ona bardzo chętnie zaangażowała się w tą akcję i rzeczywiście jej nie trzeba dużo, ona tą pozytywną energię przekłada na kolejne osoby i faktycznie do tego grona z wielką przyjemnością dołączyłam do armii Niny. Też o tym już mówiliśmy, ale wykorzystując obecność pani prezydent, warto podkreślić, że jesteśmy naprawdę dumni z naszego miasta, nie tylko dlatego, że tak chętnie włączamy się w akcje charytatywne, nie tylko dlatego, że Lublin inspiruje artystycznie, ale jesteśmy też bardzo dumni z tego, że mały Aleks Jutrzenka musiał spakować naprawdę wielkie walizki, żeby polecieć do Stanów. Nina nie będzie musiała pakować wielkiego bagażu. Jest możliwość podania terapii genowej w Lublinie. Jesteśmy dumni, chyba słusznie. Jesteśmy bardzo dumni z mieszkańców Lublina, z zespołu medycznego, z możliwości, które w tym momencie Lublin oferuje. Tego, że chociażby dla Niny nie będzie to wielka trauma związana z całą podróżą i tak dalej. Więc to też ważne, żeby w tej terapii, którą Nina będzie przechodziła, żeby ona jak najlepiej czuła się i jak najbliżej domu. A te możliwości właśnie w tej chwili mamy, więc teraz najważniejszym wyzwaniem jest ta kwota, czas, bo wszystko inne, można powiedzieć, mamy na wyciągnięcie ręki. Mamy na wyciągnięcie ręki i na wyciągnięcie ręki tak naprawdę jest finał tej całej historii. My już go sobie wizualizujemy, już są takie plany, że będziemy pod szpitalem machać do Niny, która po podaniu terapii pokaże nam się w oknie. Chcemy takiego finału i zakładamy, że taki właśnie będzie. Póki co mobilizujemy wszelkie siły, póki co w każdym momencie zerkamy na ten licznik dla Ninki i widzimy, proszę Państwa, że on cały czas się zmienia. To nas bardzo cieszy. Bardzo zachęcamy do tego, aby Państwo pomagali na taki sposób, jaki jest dla Państwa najwygodniejszy. To może być przelew tradycyjny, to może być SMS, to może być wejście na Się Pomaga i zrobienie przelewu w taki sposób. To może być także udział w licytacji. No właśnie, bo czasy mamy bardzo szczególne. Musimy się przede wszystkim zastanowić, jak pomagać w pandemii. To nie jest już tak, że możemy zorganizować duże koncerty, spektakle, wspólne spotkania, festyny. Musimy pomagać trochę inaczej. Jedną z takich form pomocy są aukcje, są licytacje. I to, co Państwo widzą obok pani prezydent, no cóż, pobudźmy trochę apetyty. Podzielimy się z Państwem tym, co przynieśliśmy, ale rzeczywiście pandemia przeorganizowała całe nasze życie i też dużym wyzwaniem jest to, jak zachęcić, jak zgromadzić tak wielką kwotę środków, mając de facto do dyspozycji tylko i wyłącznie internet i to, o czym pani redaktor powiedziała. Każdy z nas może pomagać, każdy z nas może wystawić coś na licytację, nawet coś drobnego, ale dla drugiej osoby będzie to coś wyjątkowego. Z drugiej strony możemy właśnie wpłacić, ale też licytować i my jako Urząd Miasta zawsze bardzo chętnie i bardzo pozytywnie odpowiadamy na prośbę o przekazywanie różnych przedmiotów na licytację. Przekazaliśmy ich bardzo dużo.
że one jeszcze nie wszystkie znalazły swoje odzwierciedlenie w aktualnych licytacjach, czekamy i one będą systematycznie Państwu udostępniane. Natomiast mamy oczywiście trochę perełek, bo mamy gadżety z logo miasta i w tym wyjątkowe skarpety, które myślę, że każdy mężczyzna elegancki, skarpety do garnituru właśnie z logo miasta i z zarysami lubelskich zabytków powinien w swojej szafie mieć. Natomiast to bardziej humorystycznie, ale mamy chociażby rzeczy, którymi chętnie chcemy się podzielić ze świata sportu. Wierzymy, że sportowcy mają ogromne, sportowcy i kibice mają ogromne serca i też przygotowaliśmy zestawy mistrzowskie. I tutaj ja ze sobą wzięłam tylko fragment, tylko część tego całego zestawu, który zostanie wystawiony na licytację. Dlaczego zestaw mistrzowski? Ponieważ to, co trzymamy w dłoniach, to piłka, oficjalna piłka sezonu 2019-2020, piłkarki ręczne MKS Lublin i Mistrzostwo Polski, czyli złoty medal, oficjalna piłka i oczywiście koszulka z autografami, ale szanowni Państwo, piłka ręczna, ale także koszykówka. Ja przypomnę, miniony sezon Start Lublin zakończył na drugim miejscu w tabeli, został wicemistrzem Polski i taki historyczny medal jest także do wylicytowania. Oczywiście zestaw mistrzowski, temu medalowi będzie towarzyszyła oficjalna piłka i koszulka z autografami zawodników, więc myślę, że możemy zaapelować do wszystkich kibiców, żeby śledzili licytację i mamy nadzieję na gorącą walkę o te właśnie wystawione przedmioty. Zdecydowanie. Sport pojawia się na licytacjach, pojawiają się także książki. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i mam nadzieję, że już wielu z Państwa zaciera ręce, bo niebawem znajdą się na licytacji stopniowo, bo tych książek ma być kilka, książki Olgi Tokarczuk podpisane przez noblistkę. Proszę Państwa, czego chcieć więcej? Cały czas licytowana jest kurtka Emilii Komarnickiej. Jedna z pań napisała, że to kompletnie nie jest jej rozmiar, ale do takiej kurtki ma nadzieję schudnąć i bierze udział w licytacji. Na licytację wystawiają także różne fanty rodzice w imieniu swoich pociech. Maluchy oddają swoje ukochane zabawki, oddają gry wygrane w konkursach, przekazują je dla Ninki. Maluchy malują, proszę Państwa, obrazki. Była taka piękna historia, kiedy licytacja rozgrzała się do czerwoności i dwóch panów licytowało obrazek namalowany przez kilkuletniego artystę. Finał był taki, że obydwaj panowie dokonali wpłaty, a artysta zgodził się wykonać kolejny obrazek, żeby każdemu jakaś pamiątka po tej licytacji została. Także naprawdę widzimy, że te nasze serca są bardzo rozgrzane, wszystkie ręce na pokład, wszystko dla Niny i mamy nadzieję, że dążymy do jak najszybszego i jak najszczęśliwszego finału. Po co? Po to, żeby Nina mogła wygrać zdrowie, po to, żeby Nina mogła otrzymać terapię genową, po to, żeby za kilkanaście lat Nina być może mogła zmieniać świat, ale na pewno po to, żeby za lat kilka, kilkanaście Ninka mogła spełniać swoje marzenia, żeby nic nie spędzało snu z jej powiek, żeby te marzenia mogła spełniać, żeby mogła sięgać po wszystko, co sobie zamarzy. A skoro mowa o marzeniach małej dziewczynki, dziś poważna pani prezydent, a o czym marzyła mała Beatka? Taka mała jak Ninka, może troszkę większa? O rany, to powiem pani szczerze, że jestem bardzo zaskoczona tym pytaniem. O czym marzyłam? Ja chyba zawsze moje marzenia były takie bardzo nieodległe i bardzo realne do spełnienia. Tak jak już analogicznie myślę o wieku małej Ninki,
to w tamtym okresie dość mocno męczyłam rodziców o rodzeństwo. Więc to było moje marzenie rzeczywiście w tamtym czasie największe. Rodzeństwo jest rzeczywiście na wagę złota, bo kiedy tata Ninki wychodził ze studia, to ja właściwie się tak troszkę zmartwiłam, bo no, wręczyliśmy koguta w imieniu bombardowania włóczką, natomiast no, przyszło mi do głowy, że przecież jest rodzeństwo. Ale dostaliśmy na szybko SMS-a, że rodzeństwo kogutem się podzieli, że tutaj nie ma żadnego problemu. Ani wykluczone, że coś jeszcze od bombardowania włóczką na licytacjach się pojawi. Bombardowanie włóczką wspiera nas bardzo intensywnie. Nie tylko dziewczyny przystroiły kosz na nakrętki, ale dzisiaj przystroiły nam studio, także to jest grupa, która nas zawsze wspiera. Proszę Państwa, tak jak mówiłam, na bieżąco staramy się rozmawiać z Państwem, ale też przynajmniej jednym okiem śledzić liczniki i wiemy, że w czasie naszego programu wpłacili Państwo kilkaset złotych. To jest fantastyczne, bo ta poranna kawa, te rozmowy z gośćmi, a tu się dzieje, gdzieś za nami dzieje się coś bardzo ważnego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Wielu z Państwa wpłaca pieniądze jako anonimowi darczyńcy. To też nie jest tak, że każdy chce się afiszować, ale praktycznie każdy chce pomagać. Naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni, bo wszyscy mamy ten zaszczyt należeć do armii Niny. I ta armia bardzo prężnie działa. To jest druga armia, do której wstąpiła pani Kasia Bojakiewicz, bo pomagała bardzo prężnie Aleksowi Jutrzence, póki była w Poznaniu, a w Poznaniu właśnie Aleks mieszka. Natomiast w tej chwili trafiła do Lublina i buch, no, okazało się, że poszło jej świetnie i u nas też jest coś do zrobienia, nie trzeba było dwa razy prosić. Także przekazujemy podziękowania dla Kasi Bujakiewicz, dziękują wpłacający, dziękuję niezmiennie Ninka. Pani Prezydent, ponieważ jesteśmy w bibliotece, to o książki nie mogłabym nie zapytać. Książek też bardzo dużo jest na aukcji, polecam Państwa uwadze. A czy coś ukochanego na Pani prywatnej półce z książkami? To są stałe pozycje, czy to się cały czas zmienia? Może coś z dzieciństwa na tej półce? Coś z dzieciństwa oczywiście tak. To nie zmienię tam na swojej półce z książkami znajduje się mały książę, ale w ostatnim czasie myślę, że ze sprawą męża pokochałam reportaże i faktycznie czy specjalna Aleksiejewicz, czy mnóstwo różnych pozycji w tym gatunku literatury gości w mojej biblioteczce domowej. Reportaż jest także jedną z ulubionych dziedzin naszych czytelników, bo faktycznie półka z reportażami, obserwujemy, że tam jest ciągła rotacja i ludzie bardzo często o to pytają, czytelnicy bardzo chętnie reportaże czytają, także zapraszamy, oczywiście nie tylko po reportaże, ale zapraszamy do wypożyczalni Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Idąc po odbiór książek, pamiętajcie Państwo o wrzuceniu nakrętek dla Niny Słupskiej, której dedykowany jest dzisiejszy odcinek i która bohaterką naszego poranka jest nie po raz ostatni. Niedługo będziemy zapraszać Państwa na kolejne wydarzenia organizowane dla Ninki. Uchylamy rąbka tajemnicy Walentynki dla Ninki. To będzie taka impreza, o której powiemy więcej 10 lutego, aby zdążyli Państwo się na te walentynki przygotować. Na walentynki myślę, że mnóstwo fantastycznych rzeczy znajdą Państwo także na licytacjach, bo i biżuteria, i perfumy
To mogą być takie bardzo miłe drobiazgi. Dużo jest takich rzeczy, które są po raz kolejny przekazywane. Bardzo dużo jest, wczoraj też wspominał o tym tato Ninki, że bardzo dużo jest sytuacji, w których ta wpłata jest, powinna być niższa, a jest dużo wyższa. Darczyńcy z kolei proponują, to skoro dwa razy wyższa wpłata, to ja jeszcze coś dołożę. Licytujący odpowiadają, nie ma takiej potrzeby, my z ogromną przyjemnością wpłacimy więcej, trzeba się dzielić tym, co mamy. To jest piękne i z takich gorących serc lubelskich i nie tylko, jesteśmy bardzo dumni. Wystarczy naprawdę, proszę Państwa, wystarczy, że armia Ninki będzie liczyła sobie skromniutki milion, a każdy z tego miliona 9 zł sukces murowany. Nince dedykowany jest dzisiejszy odcinek i specjalna dedykacja dla Ninki oczywiście. W tej chwili zaprezentujemy Państwu pierwszy odcinek z zupełnie nowej serii Porankowy kącik dla dzieci. Joanna Żelazowska z oddziału dla dzieci w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej podpowie, co można robić w zimowe popołudnia, przedpołudnia, zależy co Państwo mają akurat do dyspozycji. To kącik dla najmłodszych, mamy nadzieję, być może Ninka, bo wiemy, że odsypiała rehabilitację, może już się obudziła i też z nami posłucha przygód pana bałagana i zobaczy, co Joanna Żelazowska proponuje dla zajęcia czasu. A kiedy dzieciaki będą pochłonięte słuchaniem historii, które Asia Żelazowska zaprezentuje, to Państwo z tej chwilki korzystając mogą na przykład wziąć do ręki telefon komórkowy i wysłać SMS-a na numer 72365 o treści 00 95 257. Może nie jest tak łatwo zapamiętać, ale cały czas ściągawki na naszym ekranie dla Państwa są dostępne. Zachęcamy, zapraszamy. Armia Ninki działa, już z oficjalnym hymnem nawet. Tak. Zapraszamy Państwa na wszystkie strony, zapraszamy Państwa na licytację, zapraszamy Państwa do poranka i do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Dzisiejszy program zrealizowała dla Państwa ekipa poranka u Hieronima. Żegnamy się z Państwem, zapraszamy za tydzień, kłaniamy się nisko. Marek Janik, Marek Semeniuk, Ewa Hadrian, Dorota Mościbrocka. Dziękujemy Pani Prezydent za obecność. Już umówiłyśmy się, że pierwszy raz w naszym studio, bo nie w bibliotece, pierwszy raz w naszym studio, ale nie ostatni. Będziemy się spotykać nie tylko w sprawie Ninki, choć w tej chwili jest to dla nas priorytet. Tak, to jest w tej chwili najważniejsze. Rzeczywiście ja też bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie. To było wyjątkowe spotkanie. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję Państwu, dziękuję za te serca. To, o czym Pani wspomniała, rzeczywiście te licytacje, to, co obserwujemy chociażby w komentarzach, to takie podwójne szczęście, bo wielokrotnie zdarza się, że te rzeczy trafiają na ponowną licytację, a czasami nawet nam nie do końca rzecz, którą licytujemy, jest potrzebna, ale mamy z tyłu głowy kogoś, komu możemy daną rzecz sprezentować. To wyjątkowe, to pokazuje, że rzeczywiście razem możemy więcej i wierzymy w to, że się uda. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam Was serdecznie w bibliotece. Mam nadzieję, że pamiętacie jej nazwę, chociaż długo, ale warta zapamiętania. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imieniem Hieronima Łopacińskiego. Zanim przedstawię Wam książkę, o której dzisiaj będziemy mówić, pokażę Wam, jak będzie wyglądał nasz bohater. Muszę Wam przyznać, że odwiedził mnie wczoraj w domu. Zaczynamy. Biała kartka. Flamaster, kredka, bądź dowolna rzecz, którą można coś namalować. Najlepiej na dwie ręce. Jedna kredka.
druga kredka. Jedna ręka, druga ręka. Rysujemy. Rysujemy, rysujemy dwie ręce na raz. Taki robimy zagmatwany obrazek. Dwie strony, w lewo, w prawo, w górę, w dół. Zobaczcie, na razie mamy takie mazaje. Ale teraz, gdy zrobimy jedną rękę i zrobimy drugą rękę, jedną nogę, drugą nogę, może jakąś grzyweczkę. Do tego teraz biorę czarny mazak, jedno czarne oko, drugie czarne oko i duży, wesoły uśmiech. Jak myślicie? Co to takiego? Przedstawiam Wam bohatera dzisiejszego naszego spotkania. To jest pan Bałagan. Pan Bałagan, pokażę Wam teraz w oryginale, pochodzi z książeczki pod tytułem Pan Bałagan. To jest cała seria książeczek o różnych obowiązkach, emocjach. Napisał ją Roger Hargreaves. I teraz przeczytam Wam fragment tej książki i zobaczymy, czy taki pan Bałagan pojawi się też u Was w domu. Po pierwsze. Pan Bałagan był największym bałaganiarzem, o jakim kiedykolwiek słyszeliście. Był bałaganiarzem, ponieważ robił bałagan we wszystkim, czego się dotknął. Zawsze było można poznać, którędy przyszedł pan Bałagan, bo wszędzie zostawiał brudne ślady palców. O tak, pan Bałagan był bałaganiarzem z nazwiska i urodzenia. Zobaczcie, jakie brudne ślady po palcach. To dopiero początek. Pan Bałagan mieszkał w niezwykle zabałaganionym domu. Ze ścian obłaziła farba, w oknach brakowało szyb, brakowało również dachówek na dachu, kwiatowe rabatki zarastały chaszcze. Furtka do ogrodu kiwała się na urwanym zawiasie. Czy pan Bałagan choć raz w tym roku skosił trawnik? Oczywiście, że nie. Zobaczcie, to jest domek pana Bałagana. Komin krzywy, okna powybijane, zamiast trawnika bądź kwietnika sama trawa, drzwiczki przekrzywione, nawet chyba nie ma jak dobrze wejść do tego domku. Opowiem teraz dalszą historię pana Bałagan. Pan Bałagan bałaganił gdzie się dało. Któregoś rano obudził się, przeciągnął i stwierdził, że pójdzie na spacer. Za jego domem był las. Pan Bałagan ubrał się, zjadł śniadanie i wyszedł. Oczywiście od razu potknął się o grabie, które leżały u niego na podwórku, ponieważ nie były sprzątnięte. Dobrze, że nie nabił sobie guza. Poszedł przez las, szedł, już się bał, że się zgubi. I nagle zobaczył najśliczniejszy domek na świecie. Czysty, zadbany, z pięknymi oknami, dachem. Zaskoczyło go to. Również obejście wkoło domu było bardzo zadbane. Zobaczył, że wkoło chatki kręcą się dwaj panowie. Byli do siebie dosyć podobni. Jeden nazywał się Pan Czysty, a drugi Pan Schludny. To byli dwaj panowie, którzy razem pracowali i robili wspaniałe porządki. Nie było żadnego okruszka ani żadnego kurzu nigdzie, gdzie się pojawili. Pan Bałagan się najpierw zdziwił i zaczęli rozmowę. Pan Bałagan powiedział, że jest panem bałaganiarzem, że wszędzie ma bałagan, a pan Czysty i pan Schludy powiedzieli, że to jest niemożliwe, żeby żyć w takim domku. Powiedzieli, że zaraz do niego jadą i posprzątają. On miał wątpliwości, no bo to on taki był. Lubił mieć trochę ten bałagan, nie lubił sprzątać, ale panowie powiedzieli, że nie ma mowy, do niego jadą. Właśnie o takim samochodem zobaczcie. Gdy dotarli na miejsce,
byli tak zaskoczeni i zdziwieni, że nie wiedzieli, od czego zacząć swoją pracę. Jeden pracował w domu, a drugi pracował w obejściu. Sprzątali, grabili, przycinali, podcinali, wyrównywali, odchwaszczali i kopali. Tak długo, aż podwórko i dom były zupełnie inne. Wycierali, szorowali, malowali, naprawiali, aż dom wyglądał tak. Miał prosty komin, czyste, ładne okna. Wkoło było pięknie zielono, trawnik wystrzyżony. Dopiero teraz widać, jaki pan bałagan miał kiedyś piękny dom. Gdy już wszystko było skończone, stwierdzili, że są bardzo zadowoleni. Pan bałagan się dziwił cały czas, jak to możliwe, że jego dom może tak wyglądać. Ale na tym pan czysty i pan schludny nie skończyli swojej pracy. Uwierzcie mi, że zabrali się też za pana bałagana. Złapali go pod dwie ręce, włożyli do wanny, nalali wody, wyczyścili, wyszorowali. Pan bałagan nie wierzył, że się zgodził na taką rzecz. I potem z pana bałagana pojawił się zupełnie inny stwór. Był mięciutki i pachnący i zupełnie inaczej wyglądał. Wszyscy się śmieli, wspólnie radowali, a pan bałagan stwierdził, że chyba musi zmienić nazwisko, bo już nie wygląda jak pan bałagan. Panowie się zaprzyjaźnili i wspólnie spędzali czasem czas. Taka to jest właśnie książeczka. Myślę, że jest bardzo zabawna, a taki pan bałagan nie w jednym domu czasami się pojawia. Trzeba wtedy do niego zajrzeć, trochę posprzątać, trochę ugładzić i pokój wasz albo jakieś pomieszczenie w domu zupełnie inaczej będzie wyglądało. Posłuchajcie, to jest seria w ogóle książeczek, która powstała, gdy panu Rogerowi urodzili się synowie. Któregoś rana usiedli razem przy śniadaniu i jeden z synów zapytał: tato, a jakie to są łaskotki? I od tego momentu pan Roger właśnie zaczął pisać te książeczki. Także zapraszam was do lektury. Zobaczcie, na przykład tutaj jest pan Wściubiaszek, pan Radosny, pan Bystrzak, ale też jest i mała mis. Zapraszam serdecznie, a takiego bałagana myślę, że możecie stworzyć sami. Dziękuję wam za to krótkie dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do następnego odcinka. Love is the only suitable destination for all the crazy feelings in my imagination. Like a bell ringing blue, I think it's true.